Po okresie heavy liftingu, w którym zamontowaliśmy dwa reaktory koksowania oraz konstrukcję stalową, przyszedł czas na montaż zbiorników, które będą wykorzystywane w operacjach chłodzenia oraz wycinania koksu oraz do samego drenowania koksu z wody. Przed chwilą został zamontowany pierwszy stożek zbiornika na czystą wodę. Przed nami jeszcze posadowienie płaszcza wraz z dachem na tym stożku i tą samą operację musimy powtórzyć na trzech pozostałych zbiornikach.